Radio Głos uskrzydla duszę. Major Kamila Turzyńska, rzecznik prasowy dyrektora aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. Podpułkownik Ireneusz Łebkowski, dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. Jesteśmy dzisiaj w niezwykłym miejscu, miejscu, którym no rzadko można przebywać. Jesteśmy w areszcie śledczym, gdzie posługuje służba więzienna w Starogardzie Gdańskim. Padło tu pojęcie powiatowe. To może troszeczkę z organizacji, jak Polska jest administracyjnie pod tym względem podzielona. Gdzie mamy takie miejsca? Powiatowe to jest za dużo powiedziane. To jest taka potoczna nazwa, bo mieści się w powiecie starogardzkim. Jeżeli chodzi o organizację taką regionalną, w zależności podlegają nam powiedzmy komisariaty policji od Tczewa, Komendy Powiatowej w Tczewie, przez Komendę Powiatową w Starogardzie i Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie. Z tych właśnie rejonów, właściwości tych komend są do nas doprowadzeni i osadzeni do odbywania kary. Oczywiście, jeżeli chodzi o procedury tymczasowego aresztowania, wygląda to troszkę inaczej, ale o tym już decydują przeważnie sądy, gdzie dany osadzony ma zostać umieszczony. Nasza rozmowa jest nieprzypadkowo w tym czasie, bo co dopiero było obchodzone święto służby więziennej, tak? Jak to wygląda, kiedy ono wypada? 29 czerwca. Wtedy mamy właśnie święto służby więziennej, obchodzimy. Drugi raz w tym roku, zostało ono przeniesione z dnia 8 lutego. Kto to jest pracownik służby więziennej? Jak można zdefiniować taką osobę? Czy pracuje właśnie wyłącznie i tutaj centralnie w aresztach śledczych, aresztach? Generalnie nie zawsze, ponieważ część funkcjonariuszy pracuje chociażby w systemie dozoru elektronicznego i wtedy wykonuje swoje zadania poza murami więzienia. Natomiast zdecydowana część funkcjonariuszy służby więziennej rzeczywiście pracuje po tej drugiej stronie muru. Kto może zostać pracownikiem służby więziennej? Jakie warunki musi spełnić? O, to jest trudne pytanie, a zarazem bardzo proste, tak? Przede wszystkim musi być to, no wiadomo, osoba pełnoletnia, o nieposzlakowanej opinii, osoba, która charakteryzuje się minimum maturalnym wykształceniem, w zależności od swoich upodobań. Oczywiście proces rekrutacji jest bardzo, powiedziałbym, taki rozległy. Niemniej jednak każdy, kto jest chociaż troszkę zainteresowany pracami w służbach, a szczególnie w służbie więziennej, to znajdzie drogę. Jeżeli mogę dodać, to taka osoba musi korzystać z pełni praw publicznych oraz musi mieć taką zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby, która jest orzekana podczas komisji lekarskich. Czy musi znać prawo tak jak zna mecenas, adwokat, prawnik? Na początkowym etapie pełnienia służby nie musi, nie jest to wymagane. Natomiast w trakcie realizacji swoich obowiązków przede wszystkim musiałby, w zależności od tego, jaką funkcję pełni, tak, służba więzienna realizuje prawo, więc trudno realizować prawo, nie znając podstawowych przepisów. Tego się uczy w procesie edukacyjnym. Oczywiście. Młody funkcjonariusz jest objęty takim mentoringiem, czyli sprawuje nad nim opiekę doświadczony funkcjonariusz, a potem przechodzi kolejne fazy szkolenia. Te etapy pracy są związane z pewnymi stopniami służbowymi. Tak dla przykładu, jakie są stopnie służby więziennej? Są one zorganizowane na wzór wojskowy. Czyli mamy korpus podchorążych, mamy korpus oficerski, podoficerski i właśnie chorążych. I mamy też generałów. Tak, mamy. Nie w jednostce wprawdzie. Ale są. Dotknijmy miejsca, w którym jesteśmy, bo gdzie znajdujemy się, gdzie pan dyrektor pozwolił, byśmy tę audycję zrealizowali. Miejsce, w którym w tej chwili znajdujemy się, jest to kaplica pod wezwaniem błogosławionego Rafała Kalinowskiego.
Jest to kaplica, w której osadzeni, korzystając z prawa, konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Jest to kaplica też ekumeniczna, tak, gdzie zarówno wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego, czy prawosławnego, czy innych wyznań mogą spotkać się ze swoim duszpasterzem na czy rozmowy indywidualne, czy na katechezie, czy po prostu na nabożeństwach. Kaplica jest szczególna, nosi wezwanie błogosławionego Rafała Kalinowskiego. Nieliczna kaplica, która posiada w więzieniu, tak, która posiada też relikwie swojego patrona. Jak często mogą skazani tutaj przebywający korzystać z posługi duszpasterskiej? Dwa razy w tygodniu odbywają się tutaj msze święte, natomiast jest jeszcze możliwość, aby osadzony zapisał się na taką indywidualną posługę kapłańską. A teraz chwilę porozmawiajmy o osadzonych, no szczególnych osobach, które tutaj się znajdują. Jaki jest proces jakby dochodzenia do tego momentu, w którym momencie pojawia się osoba w areszcie śledczym, potocznie mówimy w więzieniu? Taka osoba musi być oczywiście skazana prawomocnym wyrokiem sądu, bądź też organ dysponujący musi zastosować tymczasowe aresztowanie. Wtedy mamy decyzję o umieszczeniu tej osoby w placówce penitencjarnej. Czyli jeżeli mówimy, że ktoś został aresztowany, to nie oznacza, że już znalazł się w więzieniu, tak? Może to wytłumaczmy. To znaczy, jeżeli jest postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, duże prawdopodobieństwo jest, że znajdzie się w areszcie śledczym, natomiast sąd też określa w takim postanowieniu miejsce wykonywania, bo mogą być to na przykład szpitale psychiatryczne. Więc nie każde postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wiąże się z tym, że osadzony trafi do aresztu śledczego. To organ dysponujący określa miejsce wykonywania takiego środka zapobiegawczego. A co się kryje za tym pojęciem tymczasowe aresztowanie? Jak długo ono może trwać? To generalnie określa organ dysponujący. Z praktyki wiemy, że zazwyczaj jest to 3 miesiące, które później w zależności od przebiegu procesu karnego albo jest przedłużane, albo jeżeli szybko jest i sprawnie przeprowadzone postępowanie, również może ten areszt być uchylony. I wtedy etapem ostatnim jest już zakład karny, tak? Tak, to jest ostatni etap, czyli taka osoba przychodzi do nas z orzeczeniem sądu i wie, kiedy ma koniec kary. Czy może zmiana być miejsca odbywania kary? Tak, jest to bardzo częste. Wszystkie zakłady karne mają swoje przeznaczenie. W związku z tym przyjęcie na początku o taki osadzony trafia do aresztu śledczego i z naszej jednostki trafia do określonego zakładu karnego. Czy tak jest w Polsce, że wyroki za dane przestępstwo konkretne oznacza przebywanie w tym konkretnym areszcie śledczym, czy jest ten, no powiedzmy naszym zwyczajnym językiem, miks, czyli w każdym są skazani za różne formy łamania prawa? To nie jest tak, że skazany, który popełnia jakieś określone przestępstwo, będzie przebywał na przykład, powiedzmy, ze znanych więzień w zakładzie karnym w Sztumie, czy w zakładzie karnym w Rawiczu, czy we Wronkach. Tak to się nie odbywa. Generalnie jest tak, że to komisja penitencjarna, która dokonuje klasyfikacji skazanych, czyli określa grupę, podgrupę klasyfikacyjną, rodzaj, typ zakładu, wskazuje, jaki to ma być zakład, tak? Czy to będzie zakład karny typu zamkniętego, czy zakład karny typu półotwartego, czy otwartego. Ona wskazuje tylko jak gdyby typ zakładu, komisja penitencjarna wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi, gdzie będzie to konkretnie, to nawet często administracja danego aresztu nie wie, dokąd skazany zostanie przetransportowany. Mówimy o jakimś tam okresie czasowym. Natomiast
mamy też różne systemy, oddziały terapeutyczne w związku z deficytami skazanych i to nie jest tak, że na przykład nie płacę alimentów, to na pewno będę przebywał w takim i w takim zakładzie, w takiej i takiej miejscowości. Oczywiście zasadą jest, że w miarę możliwości skazani odbywają kary blisko miejsca zamieszkania czy miejsca zamieszkania rodziny. Natomiast nie jest to regułą. Jak można jeszcze się dowiedzieć, jak wygląda dzień osoby osadzonej w zakładzie karnym? Jak to wygląda życie dnia powszedniego? Rozpoczyna się od apelu, po czym... O której? Szósta. Po czym następuje śniadanie, następnie osadzeni sprzątają swoje cele mieszkalne i rozpoczyna się taki zwykły rytm dnia. Te osoby, które pracują, wychodzą do swoich obowiązków i podejmują zatrudnienie. Inne osoby z kolei korzystają z różnego rodzaju zajęć, czy też rozmów z wychowawcą, bądź psychologiem, bądź też jeszcze innego rodzaju spotkaniach biorą udział. A potem jest obiad i potem kolejne zajęcia, a następnie kolacja i pora nocna, która też rozpoczyna się kolejnym apelem. Mogą korzystać z mediów? Tak, oczywiście. Mogą korzystać zarówno z radia, z telewizji, też gazety są dostarczane przez administrację aresztu śledczego. Podobno jest nawet sklepik w więzieniu, to prawda? Tak, to jest prawda, bo skazani mają prawa dokonywać zakupów artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych, artykułów chemicznych, w zależności od tego, czy posiadają środki do swojej dyspozycji. No a skąd takie środki mogą mieć? Rodzina może przysłać? Tak, może przysłać rodzina, ale też osadzony, jeżeli pracuje odpłatnie, to też oczywiście swoje finanse może przeznaczyć na zakupy w kantynie. Takie ostatnie pytanie, jak Państwo się tu czują w tej pracy? No jest ona bardzo specyficzna, zacznę od Pani Rzecznik. Czuję się tutaj bardzo dobrze, czuję się bezpiecznie. Jest to moje miejsce pracy od już lat prawie 17, więc myślę, że jest to okres, w którym spędziłam tutaj fajne chwile. Jest to praca rzeczywiście wymagająca, specyficzna, ale też myślę dająca satysfakcję i takie poczucie spełnienia. A pan dyrektor? Podobno ćwierćwiecze minęło, tak? 1 lipca, czyli w dniu wczorajszym, mogę powiedzieć, 25 lat temu przyjmowałem się do tej służby jako młodszy wychowawca. Dziś no, piastuję funkcję dyrektora jednostki i ten czas to był czas rzeczywiście, to co pani rzecznik powiedziała, takiego spełnienia, tak? Bo generalnie służba to prawie tak jak misja, że generalnie my robimy dobre rzeczy dla niekoniecznie zawsze dobrych ludzi, tak? Ale próbujemy z tych ludzi wykrzesać to, co jest najlepsze i to, że jak oni opuszczą to miejsce izolacji, że po prostu będą postępować zgodnie z literą prawa. Zawsze ta resocjalizacja jest nadzieją? Nadzieja umiera ostatnia, albo jak mawiał kardynał Wyszyński, nadzieja jest matką ludzi patrzących w przyszłość. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Radio Głos dziś mogło gościć, za co bardzo dziękujemy, w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim. Dziękujemy bardzo.